Pogadajmy chwilę o tym, że Superman nosi w sprzączce swojego paska kryptonitowy pierścień. Brzmi kuriozalnie, żeby tak nosić ze sobą swoją jedyną słabość? Zrobi się jeszcze bardziej kuriozalnie, jak dodamy do tego kontekst historyczny. Na przełomie roku 2002 i 2003 wychodzi taka seria jak Hush, autorstwa Jeffa Loeba, tego samego Jeffa Loeba, który napisał Długie Halloween. Wiele osób jest fanami Husha, ja nie szczególnie, ale jest tam taka scena, w której Batman walczy z Supermanem. No i używa do tego kryptonitowego pierścienia, który trzyma w pasku na wszelki wypadek, jakby Supermanowi odbiło, no i otrzymał go od Supermana właśnie na takie nadzwyczajne zdarzenia. Bezpośrednio po tym ten sam Jeff Loeb zaczyna pisać serię Superman Batman. W drugim tomie tej serii z pod tytułem Supergirl postanowił wprowadzić na nowo do kanonu DC Supergirl. No bo ta oryginalna zmarła w czasie kryzysu na nieskończonych ziemiach i bardzo długo wszyscy twierdzili, że no Superman powinien być ostatnim kryptoniczykiem, więc nie mogą się wszędzie walać małpy, konie i różne inne rzeczy z kryptona, zostaje sam on. No jak w 2004 ona z powrotem wraca, bo przyleciała razem z jakimś meteorytem z kryptonitu, to tam są różne przepychanki, w każdym razie no dochodzi do starcia pomiędzy Karą Zor-El i Kal-Elem, no bo zawsze chcielibyśmy to zobaczyć. Jak wymieniają ciosy, to okazuje się, że ona jest od niego silniejsza, bo ma nastoletnie ciało, lepiej procesuje żółte słońce, coś tam, więc Superman sięga po swoją tajną broń do paska i wyciąga kryptonitowy pierścień. I moglibyście powiedzieć, to jest głupie na wielu płaszczyznach w sumie, bo jeżeli on jest od niej słabszy, a ubrał pierścień na swoją rękę, to przecież ten pierścień więcej krzywdzi jego niż krzywdzi ją, która jest dalej, jest silniejsza. I tak w ogóle w bloczkach narracyjnych macie informację, że on od dłuższego czasu nie otwierał tego schowka zrobionego z ołowiu, żeby mógł nosić ten pierścień, no i teraz go użył, bo Batman powiedział, żeby przyszli przygotowani. Tylko jakby serio? Byłeś ostatnim kryptonijczykiem do niedawna w świadomości wszystkich, więc po co nosisz ze sobą pierścień do walki z innymi kryptonijczykami, których nie ma? No chyba, że używa go do szkolenia krypto. To by nawet miało sens. W każdym razie, jak się to tak przeczyta jedno po drugim, no to rodzą się pewne pytania. Czy Superman nosi go ze sobą, żeby jakby co sam siebie powstrzymać? Czy to jest ten sam pierścień kryptonitowy, co w Hushu? Czy pomimo tego ołowiu przypadkiem nie może dostać jakiegoś, nie wiem, raka kartofelków? No i czy Jeff Loeb, pisząc tą historię, pamiętał, że jakiś z superbohaterów ma kryptonitowy pierścień w pasku, ale za cholerę nie potrafił sobie przypomnieć, który? Także jak ktoś chciałby się pochwalić tą informacją, to tak, wychodzi z tego, że pokryzysowy Superman nosi ze sobą kryptonitowy pierścień, co nie ma sensu i nigdy wcześniej ani później nie będzie już poruszane w żadnej historii.